Różyczkowanie maturzystów to uroczystość w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Brodnicy, mająca już wiekową tradycję. Ta ceremonia wyróżnia brodnickie liceum pośród innych szkół średnich w Polsce. Różyczkowanie to jest taki zwyczaj, który pochodzi z naszej szkoły, w niej się urodził i został też przejęty przez inne szkoły, co oczywiście nas bardzo cieszy, ponieważ jako Alma Mater to pierwsze liceum zapoczątkowało ten piękny zwyczaj. To jest zwyczaj właściwie stuletni, kiedy to w Brodnicy abiturientów było bardzo mało. Wówczas wyróżniano ich w sposób szczególny albo wieńcami nakładanymi na szyję, co też możemy zobaczyć na archiwalnych zdjęciach, albo też wręcz obsypywano maturzystów różami. Dziś we współczesnej szkole filomatów odbywa się to w takiej skromniejszej formie. Przypinamy różyczkę do bluzek, do marynarki i w ten sposób honorujemy ten zwyczaj, ale też przynależność do tej szkoły filomatów, do pierwszego liceum ogólnokształcącego. Za różyczkę maturzyści odwzajemniają się czekoladą, z którą to również łączy się pewna tradycja. Czekolada to jest prezent, który abiturient wręcza przyszłemu maturzyście, a więc uczniowi klasy trzeciej, który go różyczkuje właśnie. Stary zwyczaj mówi, że czekoladę należy spożyć jeszcze dzisiaj do godziny 24 do północy, a to dlatego, że w przypadku niespożycia tej czekolady w przyszłym roku osoba różyczkująca niestety nie zda egzaminu i takie przypadki mamy w historii, więc te czekolady trzeba spożyć bez względu na ich wielkość. Rok temu obecni maturzyści musieli zjeść czekolady w całości, bowiem w tym roku nie było przypadku, aby ktoś matury nie zdał. Proszę Państwa, zdawalność matury 2022 w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy wynosi 100%, a w kraju 82%. I z tego powodu najszczęśliwsi byli właśnie uczniowie. No jak najbardziej, ja w szoku byłam, tak szczerze, bo właśnie też patrzyłam na swoje wyniki i strasznie się stresowałam jeszcze dzisiaj rano, ale już emocje opadły i można iść świętować sukces. Naukę w szkole wspominam bardzo dobrze. Nauczyciele wszyscy są bardzo wspaniali, bardzo mili. Czasem bywało ciężko, trzeba było sobie jakoś z tym radzić. Dużo zawdzięczam też rodzicom moim, którzy pomogli. Nauczyciele bardzo też naprowadzali na jak najwyższe i najwspanialsze wyniki w nauce. Za to też bardzo im dziękuję. Zajmujemy miejsca po lewej stronie. Szanowni Państwo, klasa 3A. Daria Chudecka, Zuzanna Izabela Cywińska, Wiktoria Jędraszek, Dawid Klimek, Michał Kot, Marta Anna Kramer, Wiktoria Maja Kurnikowska, Sandra Marta Kwiatkowska, Patrycja Laskowska, Julia Leska, Aleksandra Matuszewska, Amelia Michalska, Julia Osińska, Ewa Pankowska, Karolina Ewa Sędzikowska, Jordan Stachowiak, Julia Stogowska, Anna Szmycińska, Julia Patrycja Wachowska oraz Emilia Joanna Witkowska. Wychowawców klas oraz pana dyrektora prosimy o wręczenie świadectw maturalnych. Szanowni Państwo, tegoroczni abiturienci to jeden z mniej licznych roczników w historii naszej szkoły, a z drugiej strony też, jak Państwo wiecie, nasze różyczkowanie odbywa się bardzo późno, ponieważ w naszej szkole te tradycje zachowujemy zgodnie z pierwowzorem, a więc po uzyskaniu wyników egzaminu maturalnego. Niestety niektórzy z naszych abiturientów, takie mamy czasy, już pracują także za granicą. W związku z tym nie wszyscy się dzisiaj pojawili na sali. Niemniej jednak wszystkich bardzo wspominamy i wszystkim gratulujemy.
Szanowni Państwo, klasa 3A to jedna z najliczniejszych klas w tym roczniku. Klasa 3A to klasa o profilu biologiczno-chemicznym, a więc rozszerzenia prowadzono tutaj z biologii i chemii. Wychowawcą tej klasy była pani Iwona Czupryńska-Kaliszewska. Wielkie brawa dla tej klasy. Szanowni Państwo, poprosimy teraz uczniów klasy 3A, trzeciej po podstawówce, o przypięcie różyczek w klasie 3A po gimnazjum. Bardzo prosimy uczniów klasy 3A po szkole podstawowej. Proszę Państwa, to ostatni rocznik gimnazjalny tak zwany, który jest różyczkowany. To ostatni rocznik z tego etapu historii polskiej edukacji. W przyszłym roku będziemy różyczkować już pierwszych absolwentów, abiturientów, uczniów, którzy przybyli do nas po ukończeniu szkoły podstawowej. Właśnie teraz następuje ten najbardziej tradycyjny moment, kiedy wyróżniamy naszych abiturientów różami. Zwyczaj ten, proszę Państwa, pochodzi z początków XX wieku, kiedy w naszej szkole oczywiście maturzystów było bardzo mało, to było 5-4 osoby na całe miasto, w związku z tym maturzyści byli wielką elitą. Dlatego też obsypywano ich kwiatami, bądź też tworzono wieńce, które nakładano na szyję takich maturzystów. Dziś forma nieco skromniejsza, niemniej jednak bardzo uroczysta. Niekiedy przypięcie tej różyczki to jest całkiem trudne zadanie. Odsłońmy więc udekorowanych abiturientów z klasy 3A. Klasa 3A po dekoracji. Proszę Państwa, to jest moment dla fotoreporterów. Bardzo proszę. Bardzo serdecznie dziękujemy klasie 3A. Wielkie brawa. Proszę Państwa, w klasie 3B maturę w roku 2022 zdali Natalia Anastazja Brzezińska, Kinga Maria Dąbrowska, Franciszek Wiktor Drozdowski, Marta Gałamon, Kacper Grotkowski, Emilia Kamińska, Natalia Kwas, Wiktoria Lisińska, Paulina Mrozowska, Amelia Łucja Nadolska, Dominik Olszewski, Szymon Pawłowski, Mirosław Rogowski, Nikola Ruczyńska, Iwona Rutecka, Julia Stefańska, Aleksandra Steinborn, Hubert Tyburski, Sandra Wiśniewska, Olga Wyżykowska. Wielkie brawa. I poprosimy pana dyrektora oraz wychowawcę klasy o wręczenie świadectw maturalnych. Szanowni Państwo, jak doskonale widzicie, maturzyści dzierżą w dłoniach czekolady. Jest to również prastara tradycja tej szkoły, polegająca na tym, że każdy abiturient wręcza osobie, która go różyczkuje, czekoladę. Tę czekoladę należy spożyć do godziny 24 w dniu dzisiejszym. W przeciwnym razie osoba różyczkująca w przyszłym roku nie zda egzaminu maturalnego. Jak widzicie Państwo, niektórzy czekolady mają bardzo duże. W związku z tym, no cóż. Zapraszamy klasę 3B o przypięcie różyczek również klasie 3B.
To po raz pierwszy w historii, proszę Państwa, sytuacja, kiedy trzecioklasiści są różyczkowani przez trzecioklasistów. To nie jest, proszę Państwa, taka prosta sztuka. Dziękujemy klasie trzeciej B, klasie różyczkującej. Abiturienci z klasy trzeciej B, wielkie brawa i chwila dla fotoreportera. Szanowni Państwo, klasa trzecia B to klasa, która realizowała rozszerzony program nauczania w zakresie biologii, chemii i matematyki, bądź matematyki, fizyki i języka angielskiego. Wychowawcą klasy była pani Danuta Przybylska. Wielkie brawa dla tej klasy i dziękujemy. Czas na kolejną klasę. Drodzy Państwo, klasa trzecia C. Egzamin maturalny w tej klasie zdali Karolina Badalian, Karina Klaudia Gmińska, Mikołaj Kot, Żaneta Kuśpiel, Mateusz Dominik Lędzion, Aleksandra Milc, Wiktoria Prądnicka, Wiktoria Pusz, Mikołaj Sarnowski, Oliwia Magdalena Skórka, Wiktoria Dominika Tomczykowska, Wiktoria Maksymilia Zabłocka. Zapraszam pana dyrektora oraz wychowawcę klasy o wręczenie świadectw maturalnych. Szanowni Państwo, klasa trzecia C to klasa o rozszerzeniach język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie lub język polski, język angielski i język niemiecki. Wychowawcą tej klasy była pani Ilona Zwierzchlewska. Zapraszamy uczniów klasy trzeciej C o przypięcie różyczek abiturientom. Dziękujemy osobom dekorującym. Dziękujemy osobom dekorującym. I odsłaniamy osoby udekorowane. Trzecia C po różyczkowaniu. Wielkie brawa.
Bardzo serdecznie dziękujemy abiturientom. Szanowni Państwo, czas na klasę trzecią D. W klasie trzeciej D egzamin maturalny w roku 2022 zdali Michał Dąbrowski, Filip Michał Deja, Oliwia Głodowska, Mikael Jonas Grosz, Aleksandra Jesionkowska, Natalia Małgorzata Kaliszewska, Oliwia Maria Kasprowicz, Jakub Kęsicki, Magdalena Kosakowska, Klaudia Krajewska, Zofia Kułakowska, Mateusz Szymon Marciniak, Karina Mirosława Nałęcz, Aleksandra Maria Paturalska, Dominika Rupińska, Karol Słotnicki, Maciej Szczechowicz, Magdalena Szwarc, Zuzanna Szyszko, Anna Maria Ulatowska, Olgierd Wardęcki, Dawid Wasilow, Błażej Czesław Szpikowski. Pana dyrektora oraz pana wychowawcę zapraszamy do wręczenia świadectw maturalnych. Szanowni Państwo, klasa 3D realizowała rozszerzony program nauczania w zakresie geografii, języka angielskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie lub geografii, języka angielskiego i matematyki. Wychowawcą klasy był pan Tomasz Wardowski. Prosimy klasę trzecią D o przypięcie różyczek abiturientom. Im dłużej trwa uroczystość, proszę Państwa, tym więcej czekolad zmienia stan skupienia. Dziękujemy klasie trzeciej D. Jeszcze moment, jeszcze jedna osoba. Chyba już. Dziękujemy klasie trzeciej D.
I mamy to, proszę Państwa. Ostatnia z grup, klasa trzecia D po różyczkowaniu. Wielkie brawa. Dziękujemy abiturientom. Słońca promienia, wznoś się wysoko, wyruszaj dziś.